Zgłoszenie spadku. Sprawdź, jak wypełnić formularz SDZ-2. W pozycji numer 1 wpisz swój identyfikator podatkowy NIP lub PESEL. PESEL, gdy nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT. NIP w pozostałych przypadkach, jeśli podlegasz obowiązkowi ewidencyjnemu. W pozycji numer 4 podaj datę śmierci osoby, po której zgłaszasz nabycie spadku. W pozycji numer 5 wpisz datę powstania obowiązku podatkowego, czyli najczęściej datę z dokumentu, który potwierdza nabycie spadku. Może to być data uprawomocnienia się orzeczenia sądu, zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego. W zależności od tego, co otrzymałeś w spadku, w pozycji numer 6 wybierz właściwy urząd skarbowy. Jeżeli odziedziczyłeś nieruchomość albo jednocześnie nieruchomość i rzeczy ruchome, lub prawa majątkowe, zgłoś to w urzędzie właściwym według miejsca położenia nieruchomości. Jeżeli odziedziczyłeś kilka nieruchomości na terenie zasięgu terytorialnego różnych organów podatkowych, wybierz urząd właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania osoby zmarłej, czyli spadkodawcy, a w przypadku jego braku, według ostatniego miejsca jego pobytu. Jeśli w spadku otrzymałeś tylko rzeczy ruchome lub prawa majątkowe, wpisz urząd według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku jego braku według ostatniego miejsca jego pobytu. Jeżeli spadek dotyczy rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych tam wykonywanych, wpisz urząd według miejsca Twojego zamieszkania, a w przypadku jego braku według ostatniego miejsca Twojego pobytu. W pozycji numer 7 zaznacz krzyżykiem właściwy kwadrat. Złożenie zgłoszenia lub korekta. Złożenie zgłoszenia zaznacz, gdy składasz pierwsze zgłoszenie nabycia spadku albo zgłaszasz nowy składnik spadku, o którym dowiedziałeś się po złożeniu pierwszego zgłoszenia. Korektę zgłoszenia zaznacz, gdy zgłaszasz jakieś zmiany w stosunku do danych zawartych we wcześniejszym zgłoszeniu. W bloku B w pozycjach numer od 8 do 23 wpisz swoje dane jako osoby, która otrzymała spadek, czyli spadkobiercy. W bloku C w pozycjach numer od 24 do 39 wpisz dane osoby, po której dostałeś spadek. Jeżeli nabyłeś spadek na podstawie ustawy lub testamentu, w pozycji numer 40 zaznacz krzyżykiem kwadrat numer 1, to jest dziedziczenie. Pamiętaj o różnicach między dziedziczeniem, nabyciem majątku tytułem polecenia testamentowego oraz zapisu zwykłego lub windykacyjnego. Uwaga, w przypadku spadku nie wypełniasz bloku E. W bloku F zaznacz krzyżykiem odpowiedni kwadrat. Wybór pola zależy od tego, jakim dokumentem dysponujesz. Na przykład: numer 47, prawomocne orzeczenie sądu. Numer 51, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Lub numer 52 Europejskie Poświadczenie Spadkowe. W bloku G w kolumnie A w wierszach od 1 do 20 wpisz rodzaj składnika majątkowego, który odziedziczyłeś i wypełnij dane, które go dotyczą. W wierszach od 1 do 8 wymieniono przykładowe rzeczy lub prawa majątkowe, natomiast w wierszach od 9 do 20 w kolumnie A można wymienić pozostałe. W bloku G w kolumnie B wskaż udział w ułamku zwykłym, np. 1 przez 1, 1, 2, 1, 4, który otrzymałeś w spadku we własności lub współwłasności każdego składnika nabytego majątku. Nie wskazuj tutaj udziału, jaki przypadał Tobie w ogólnej masie spadkowej. Przykład. Spadek otrzymują trzy osoby po jednej trzeciej części spadku, każda z nich, a spadkodawca, zmarły, ze względu na majątek wspólny z małżonką, był współwłaścicielem nieruchomości w jednej drugiej części. W kolumnie B wpisujesz wielkość udziału, który otrzymałeś jako spadkobierca tej nieruchomości. Będzie to 1 szósta, jako iloczyn udziału spadkobiercy w spadku 1 trzeciej i udziału spadkodawcy w nieruchomości wynoszący połowę 1 drugą. W bloku G w kolumnie C podaj dokładny adres położenia składników majątku, który nabyłeś w spadku. Na przykład adres odziedziczonego domu lub mieszkania w przypadku pieniędzy nazwę banku. W bloku G w kolumnie D wskaż w złotówkach wartość rynkową majątku otrzymanego w spadku. Chodzi o wartość na dzień, kiedy powstał obowiązek podatkowy, który wpisałeś w pozycji 5 zgłoszenia SDZ2. Jeśli nabyłeś tylko udział, czyli część dziedziczonego majątku, podaj wartość tego udziału wykazanego w kolumnie B. Co to jest wartość rynkowa za daną rzecz? Jest to przeciętna cena na rynku z dnia powstania obowiązku podatkowego, za którą możesz kupić daną rzecz. Bądź dane prawo majątkowe uwzględniając miejsce położenia rzeczy albo wykonywania prawa majątkowego oraz stan w dniu nabycia, to jest śmierci. W pozycji numer 87 podaj w złotówkach wartość otrzymanego spadku, a jeśli otrzymałeś kilka przedmiotów, wskaż ich łączną wartość. W bloku H w pozycji numer 88 wskaż, kim jesteś w stosunku do spadkodawcy. Czym jest pokrewieństwo, a czym powinowactwo? Pokrewieństwo to stosunek wynikający z tego, że mamy wspólnego przodka. Powinowactwo to stosunek wynikający z tego, że zawarto małżeństwo łączące jednego małżonka z krewnym drugiego, np. zięć synowa, teść teściowa. Pamiętaj również o tym, że wstępnym jest każdy potomek tej samej osoby np. dzieci, wnuki, prawnuki. Wstępnym jest przodek danej osoby np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Pasierbem pasierbicą jest syn lub córka tylko jednego z małżonków. Macochą jest natomiast przybrana matka, a ojczymem przybrany ojciec. Uwaga! W przypadku spadku nie wypełniasz bloku I. W pozycji numer 93 możesz podać swoje dane kontaktowe. Jeśli popełnisz błędy w zgłoszeniu, pracownik Urzędu Skarbowego szybciej skontaktuje się z Tobą, abyś mógł je poprawić. Na koniec, w bloku K w pozycji numer 94 wpisz datę wypełnienia zgłoszenia, a w pozycji numer 95 swoje imię i nazwisko albo imię i nazwisko pełnomocnika, który może podpisać deklarację. W pozycji numer 96 koniecznie umieść swój podpis albo podpis niech złoży pełnomocnik uprawniony do podpisania deklaracji. Gdy nabywcą jest np. małoletnie dziecko, zgłoszenie w jego imieniu podpisuje rodzic lub opiekun prawny.